Cześć kochani, z tej strony Sylwia Ipka z kanału Sylwia na co dzień. Witam was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Dobry hej, cześć, jak ci minął dzień? Mam nadzieję, że dobrze, że był całkiem okej. Ej, zrobiłam kolejkę, jakiś pomysł, gdzie ona może być? Ja mam pomysł, więc zerknę, bo mogłaby się wyślizgnąć. W jednym momencie, jak szłam. Amber, jesteś tu? To jest mój jedyny pomysł. Nie, no nie ma. Ej, królik. Chodź, szukamy królika. Tu nie ma, za łóżkiem? Nie ma. Ej. Śmieszne. Jeszcze nigdy nie poszła nigdzie na tak długo. Amber! Bo pokoje miałam zamknięte. Jesteś w moim pokoju, co ty tutaj robiłaś? No i po łóżku. Dziubek, a ty tu nie możesz być. Co ty tutaj robisz? Co ty tu robiłaś? No, co za królik. Pewnie jakiś pies ją zamknął w pokoju. A stresowałam. Ale kochani, słuchajcie, siadam przed kompem, dlatego że dzisiaj będziemy patrzeć na oferty wakacji. Ale z moim chłopakiem na wakajki we wrześniu. Taki jest plan, więc chcę sobie tutaj ogarnąć, co fajnego jest. Ja zawsze na TUI wchodzę. Wejdę też na Itakę, ale z Itaki zazwyczaj... Nie, jeszcze nigdy nie kupiłam z Itaki żadnych wakacji. Jeszcze Grecos. Wakacje, które mnie interesują, to są wakacje all inclusive. Wylot z Warszawy. Kierunek, no w miarę dowolny. Wylot we wrześniu. Mój chłopak nie ma polskiego paszportu jeszcze, ale będzie miał niedługo. Bo ja bym rzeczywiście chciała sobie pojechać na takie wakacje. Wakacje, że niczym się nie trzeba martwić, niczym się nie trzeba przejmować, po prostu lecisz, wszystko masz na miejscu, jedzonko jest w hotelu, jest basen, jest morze, można się opalić, bo ostatnio byłam na takich wakacjach w maju tamtego roku z moimi przyjaciółkami, z moim chłopakiem, jeszcze nie byłam na takich wakacjach, byłam na wyjazdach, ale do miast, więc to będzie też coś zupełnie innego. Do Bułgarii to ja raczej nie chcę jechać, Bułgaria mi się kojarzy z wakacjami właśnie w gimnazjum i w liceum takimi, co jeździ młodzież tam, imprezownia, więc pewnie stanie na jakiejś albo greckiej wyspie, albo hiszpańskiej wyspie. Może Turcja, ponownie w Turcji jest najlepszy serwis, jeśli chodzi właśnie o kelnerów, o obsługę i tak dalej. Naprawdę są niesamowitymi ludźmi, przynajmniej takie jest moje doświadczenie z tamtego roku. To był najlepszy taki serwis, jaki otrzymałam. Ja sobie odznaczę tą Bułgarię, wiecie? Jeszcze nigdy nie byłam w Bułgarii, ale no nie pali mnie się, żeby tam pojechać. Tunezja też jest fajna, ale nie wiem jak z paszportem mojego chłopaka, więc to trzeba ogarnąć, żeby zobaczyć. Jest dużo w Grecji. Na Krecie byłam już ogólnie dwa razy. Na Krecie mi się bardzo podobało, bo byłam też na Rodos. Na Rodos było okej, ale nie aż tak fajnie jak na Krecie. Jest Turcja, jest hotel, do którego miałam pojechać w tamtym roku, ale mi go odwołali. Finalnie pojechałam do jakiegoś jeszcze lepszego, ale jest tutaj za 2200 zł, więc fajnie. O, no i od razu widać właśnie różnicę między Itaką a TUI, bo w TUI są o wiele lepsze oferty. Itaka jest o wiele droższa. Nie wiem, od czego to zależy. Jest dużo fajnych last minute. Fajne w last minute jest to, że bukuję dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej. Super cena. Mój przyjaciel z dzieciństwa właśnie zawsze robił tak z rodzicami, że oni się w ogóle pakowali, mieli urlop, byli już gotowi do wyjazdu i patrzyli, co jest dostępne jutro na wylot i po prostu lecieli tam, gdzie była fajna oferta na takie naprawdę last minute, że na jutro. I to też jest całkiem fajna opcja, ale mój chłopak chciałby mieć tak bardziej wszystko zaplanowane troszeczkę wcześniej, więc do końca tego miesiąca chcielibyśmy mieć w miarę określone, gdzie lecimy. Ja jeszcze nigdy nie byłam na przykład na wyspie Kos. Ani na Korfu nie byłam. Ani na Zakynthos nie byłam. Uuu, tutaj widzę fajny Zakynthos. 4 gwiazdki. Let's see. Zobaczmy, co to takiego. A, takie małe. Niby fajnie, jak jest mały hotel, bardziej prywatny czy coś, ale z drugiej strony to najfajniejsze właśnie są takie wielkie hotele, w których jest serio wszystko. Zobaczcie, mamy tutaj 4 gwiazdeczki. Ale nie chcę się zdjęcia otworzyć. O, Wi-Fi jest za darmo. To się nie zdarza na wakacjach. Ej, no zdjęcia nie działają. Strasznie słabo. Ale ten hotel wygląda tak dosyć spoko. Zerkajmy dalej. Dobra, idę z powrotem na TUI. Dużo Turcji. Tutaj można sobie zdjęcia samemu normalnie przewijać. Smart Stay Beach. To nie za ładne zdjęcia. Nie do końca tego zachęcające. Ale pokoje już takie, wiecie, git. Phoenix Sun. To wygląda dosyć tak zachęcająco. A? Ja sobie już wyobrażam, jak będę w tym baseniku się pluskać po prostu. Aha, to takie domki. To fajnie. Ja lubię w takich domkach właśnie być. Tu różne bary. W Turcji jest fajnie, bo w Turcji
drineczki, bo czasami w Europie jest tak, drinki i alkohol, a wiecie, no jak się jedzie na wakacje, to się chce odpocząć, poimprezować i tak dalej. No i śpiję te drineczki w trakcie wakacji. Zauważyłam, że właśnie w Grecji na przykład było tak, że te alkohole były takie dziwne, albo drineczki, no to były takie nie z takich normalnych alkoholi. Na przykład mojito nie było z rumu. Niedobre, że tak powiem. No a na przykład w Turcji robili normalnie drinki z takich fajnych rzeczy, więc to mi się tam podobało, więc trochę mnie ciągnie w stronę Turcji, bo wydaje mi się, że to mogą być fajne wakacje. Plus są naprawdę świetne hotele. I właśnie na TUI są wakacje za 2200 zł. Dajcie właśnie znać może mi w komentarzu, czy wy coś polecacie, jakieś miejsce na wakacje, bo może się przyjrzę tym miejscom. Tutaj mi głównie wyskakuje Grecja, Turcja i Tunezja, a może coś przeaczam. Teraz. Patrzcie to, wyobrażacie sobie do palemki ten... Ja poczułam zapach chloru w tym momencie, ten taki, wiecie, orzeźwiający, że wiecie, że jesteście na wakacjach, jak czujecie... Oh my god, czujecie ten zapach. Właśnie to jest niesamowite, że patrzcie, tak ekskluzywnie tutaj jest, tak pięknie, pięknie, pięknie. I bam, przechodzimy do pokoju. W sensie, no okej, fajnie na wakacje, git. Ale to jest niesamowita taka różnica. Marwiś, no ty nie idziesz ze mną na wakacje. Ty zostaniesz tutaj. Zostaniesz tu. A przestań, poznasz moją kuzynkę. Będzie się, a cicho, będzie się tobą zajmować. Da ci jeść, pogłaska cię. No tak. A się pruje, no ja wiem, że ty nie chcesz, żeby matka wyjeżdżała odpoczywać od ciebie, od twoich przytulasków, ale ja czasem chcę. No, ale ładne tutaj by mogło powstać zdjęcie instagramowe zdjęcie. Jeszcze w środku jest basenik, jakby była brzydka pogoda. Fajnie. 2600 zł. No ale Marvel, proszę. Proszę cię bardzo serdecznie, żebyś ty się nie pruł. Patrzcie, jak się fajnie zapowiada. Piękny basen. Klasa. Przechodzimy trochę dalej. No i recepcja. No i już widać, że to nie będą ładne pokoje. I... Ja nie chcę być wymyślana, ale trochę jestem. Jak już jadę na wakacje, to się chcę zawsze czuć tak fajnie bardzo. Patrz dalej. Ale serio, dajcie mi znać w komentarzu, czy polecacie jakiś hotel, czy polecacie jakieś miejsce, jakiś kraj, jakąś wyspę, cokolwiek. I jeśli polecacie jakieś biuro podróży, to też śmiało, bo wiecie, jeszcze nie zabukowałam nic. A mogę niedługo bukować. No słuchajcie, w pięciogwiazdkowym tutaj mamy zjeżdżalnię. Pokoje też bez wstydu, nie? Tylko jedno zdjęcie z pokoju. L2700. No całkiem spoko to wygląda. 4 gwiazdki, Portugalia. Zobaczmy, co to znaczy. Całkiem duży resort, a to znaczy, że jest spoko, bo na przykład jest spa w środku, można się zrelaksować i tak dalej. Spoko basen, duży, a tutaj bachorki będą sobie latać, więc tu nie będą przeszkadzać. Spoko opcja. No i pokój. No chyba spoko, co? Ja sobie będę dalej przeglądać te strony z wakacjami i zobaczycie niedługo, za kilka dni wam dam znać, gdzie jadę, kiedy i tak dalej, ale jeszcze nie wybrałam. No i my się widzimy na moim kanale jutro o 18 każdego dnia, więc do zobaczenia, kochani. Dobry, hej, cześć, jak ci minął dzień? Mam nadzieję, że dobrze, że był całkiem okej. Choć czasem ciebie nie ma, to mimo tego wiem.